Oszczędzajmy. Kochani, oszczędzajmy. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się im miarka. Tak byłem uczony od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat babcia mnie uczyła, że trzeba oszczędzać. Trzeba oszczędzać, żeby mieć. I ja przez 20 lat każdą 5-złotówkę wrzucałem do świnki. Specjalnie, jak miałem złotówki pojedyncze, zamieniałem na całą 5-złotówkę, żeby ją wreszcie wrzucić do świnki. Jak miałem 20 złotych papierków, to rozmieniałem na 5-złotówki, żeby je wrzucić do świnki. Moja świnka kochała mnie za to. Była tłusta, ciężka i wypasiona. I kochani, chcę wam powiedzieć, że jak świnka miała już taką wartość, że jeszcze trochę by się z niej ulewało i stać by mnie było po rozbiciu tej świnki na kupno samochodu. To nastąpiła rewaloryzacja i to, co było w śwince, wartość samochodu, na który zbierałem, okazało się, że wystarcza na to, żeby kupić sobie dobre whisky i się upić. Ja przez lata zbierałem po to, żeby kupić sobie drogą whisky i się upić. Dlatego informuję was, że oszczędzanie to świetna rzecz. Jeżeli sprawia przyjemność oszczędzanie, jeżeli sprawia przyjemność marzenie o tym, że kiedyś się będzie miało dużo pieniędzy. Jeżeli to marzenie sprawia ci przyjemność, to jest pewnego rodzaju styl życia. Tak jak wytłumaczył mi mój znajomy, że totolotek to jest też styl życia, gdyż to można w każdą sobotę, można mieć nadzieję, że się będzie milionerem. I kochani, chcę wam powiedzieć, że oszczędzanie jest cnotą, ale tylko wtedy, kiedy odkładasz to, czego masz za dużo. Bo jak masz za mało, to może być tak, jak robił mój kolega na studiach. On oszczędzał na jedzeniu, żywiąc się makaronem i ryżem z cukrem, bo pyszne i spożywcze. Natomiast mało jadalne. I nie będę mówił, ale dużo wydał potem na leczenie. Dlatego zastanów się, czy oszczędność jest cnotą i kiedy. Gdyż informuję, że nie zawsze.